Dzisiaj upieczymy sobie ciasto tak zwane pijane. Zaczniemy od upieczenia biszkoptu. W misie miksera mam 6 białek. Tutaj 6 żółtek, które później dodamy. I teraz dodajemy szczyptę soli, szklankę cukru, paczkę cukru waniliowego i ubijemy to na sztywną pianę. Już wystarczy. Teraz będziemy dodawać po jednym żółtku i mieszać na najwolniejszych obrotach. Wsypujemy pół szklanki mąki kukurydzianej i dalej mieszamy na najwolniejszych obrotach. Pół szklanki pszennej mąki z jedną łyżeczką proszku do pieczenia. Blachy o wymiarach 22 cm na 33 cm mierząc od spodu wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 175 stopni i wylewamy ciasto. Pieczemy przez około 35 minut w nagrzanym piekarniku w temperaturze 175 stopni z grzaniem góra-dół. Upieczony biszkopt wyciągamy z piekarnika i pozostawiamy do wystudzenia. Wystudzony biszkopt wyciągamy z foremki, wciągamy papier. Biszkopt przykładamy z powrotem do blachy, ale do góry nogami, żeby mieć równą powierzchnię. Przygotowujemy polewę czekoladową. W rondelku mam pół kostki masła, czyli 100 gramów. Teraz będziemy to wszystko podgrzewać. Czasami w trakcie podgrzewania dodaję trochę mleka. W misce mam 250 ml słodkiej, schłodzonej śmietanki. Dodajemy do tego 1,5 łyżki cukru i będziemy to ubijać. Jak już śmietana będzie lekko ścięta, będziemy dodawać serek mascarpone. Czyli robimy najprostszy krem na świecie. I teraz biszkopt smarujemy kremem. A teraz potrzebujemy sałatelki, herbatników i wódki. Wlewamy sobie trochę wódki i będziemy w niej maczać herbatniki. I takie nasączone wódką herbatniki układamy na cieście. I teraz polewamy czekoladą. Na wierzch sypiemy cukiereczki. I teraz
wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc.